Pogodę mamy dzisiaj super, plus 12 stopni w tej chwili, patrzyłem na termometr. No idziemy tam do naszego, można powiedzieć, osiedlowego parku. Tam załadujemy drona, popuszczamy troszkę, popatrzymy na nasze osiedle. Będzie to jeden z pierwszych odcinków o Rybniku, o mieście, w którym mieszkamy. Żeby wystartować drona, dzisiaj wybraliśmy sobie taką polankę. Pomimo, że tu są słupy i druty wysokiego napięcia, no ale zobaczymy, jak to wpłynie na loty. Program mi wypisał, żeby sprawdzić rozłożenie i umocowanie śmigieł, więc sprawdzimy, żeby wszystko było ok. Jeszcze teraz przy okazji pokażę, jaką dokupiłem osłonę na światło. Przede wszystkim słoneczne światło, które by ślepiło i kiepsko byłoby widać na ekranie komórki. Tak, silniki już załączone, już pracują. Przelecimy się nad naszym parkiem. Często tu przychodzimy, przede wszystkim latem. A ten jasny biały punkt, co widać z drona, to jest właśnie dla dzieci. Krzysiu poszedł na chwilkę do piasku się pobawić, ale latem też tutaj przychodzimy, jest zjeżdżalnia, różne huśtawki, motor. Z góry też widać siłownię. Taki plac nieduży, ale ludzie często tu ćwiczą. Obok też jest zrobiony i zagrodzony taki placyk. Obowiązkowo zawsze z Krzysiem tu musimy być. Kort, na którym grają w tenisa, w tej chwili są zdemontowane siatki, bo siatka jest taka, że jest i do tenisa. Pokażę wam teraz, mamy tutaj postawione takie stoliczki, cztery krzesełka, a na tym można sobie usiąść, przynieść swoje pionki i pograć. Tutaj mamy akurat Chińczyka, a na tym drugim stoliczku mamy warcaby albo normalnie szachy. No i lecimy dalej. Polatamy dzisiaj nad naszym osiedlem. Ja patrząc na komórkę przy kontrolerze, jestem zaskoczony takim widokiem. Wiem, że oglądają nas osoby z Rybnika, na pewno się zaciekawią tym nagraniem.
jesteśmy teraz w innym miejscu, gdyż tam żeśmy pod wysokim napięciem puszczali drona i przychodziły takie komunikaty o przerwie, o zakłóceniach, więc zobaczymy, jak to będzie z tego miejsca. Dzisiaj jest też bardzo cieplutko, jest niedziela. No i zaczynamy.